Siemanko, w dzisiejszym filmie pokażę wam, że dostałem koronę. Dostałem koronę, kurwa. A teraz ją otworzę i wypiję. No i cyk, korona, kurwa. Elo. Ja już mam koronę, a teraz możemy przystąpić do robótek związanych z Passatem. Najpierw wymienimy sobie kółeczka zimowych na letnie, ponieważ w tym roku zimy, kurwa, nie było. Niepotrzebnie zmieniałem na te zimowe koła, więc wracają, kurwa, klasyczne białe aluski. No to zabieramy się za robótkę. A ja kończę koronę. No i w dzisiejszym filmie już tak na poważnie zajmiemy się wymianą kół i zobaczymy, czy uda mi się usunąć pozostałości kleju po tych naklejkach, co naklejałem. Opowiem tutaj w dalszej części filmu, o ile zdążę za widoku, za dnia, oraz może podkleimy jakoś, zrobimy coś z wydechem, ponieważ, kurwa, on mi się urwał. Cofając, pierdolałem, kurwa, w krawężnik. No i taka, kurwa, sytuacja. A kiedyś tu się zajmiemy tym detalingiem, żeby usunąć rudą z Passerati. Dobra, to zabieram się za wymianę kół. Zobaczcie, jak to wygląda teraz. Czarne spadóweczki, które odnawiałem, widzieliście na filmiku z robótek. No i widzimy się w kolejnym ujęciu. I mogę założyć, że nikt z was osobiście sam nie wymieniał kół, więc wam podpowiem, jak to się robi. Najlepiej, nawet jak, kurwa, auto stoi na równi, nie? Coś podłożyć pod jedno koło, pod drugie koło, żeby nam samochód się nie stoczył, bo może być trzęsienie ziemi albo coś w tym stylu i auto może nam odjechać, kurwa, i się stoczyć i się wyjebie. No, nawet na lewarku. No, z racji, że u mnie to jest, kurwa, grząski, kurwa, grunt, sobie podkładam taką deseczkę pod lewareczek. No, najpierw musimy poluzować śruby, nie? No, o tym pewnie też nikt nie wiedział, ale wam mówię, tak? To jest taka darmowa porada, na kanale się naprawi. No, już tutaj sobie przygotowałem kółka. Znacie je na pewno, wierni widzowie śledzą filmiki moje, na pewno wiedzą, jaka to była historia z tymi aluskami. No i zabieramy się za pierwszego alusa. Tu mamy takie coś, kurwa, taką klapkę, nie? Taka klapeczka, kurwa, jest w Passerati. No i tam podstawiamy, podkładamy lewarek. Deskę sobie lewarujemy, wymieniamy, ale uprzednio luzujemy sobie śruby w kołach. No i dobra, skoro już mamy podlewarowany samochód, zdjęte koło, to możemy taką szczotką różową tutaj wziąć, operdolić tutaj, jak się mówi, tą rdzę, kurwa. No, na pewno o tym też nie słyszeliście, no ale tak się robi, nie? Daję wam za darmo porady, na kanale się naprawi, więc korzystajcie. Zobaczymy. O. Jeszcze rantu, kurwa, nie ma. Elegancka, kurwa, tarcza, elegancka. Tu, kurwa.
a zawieszenie. Dalej nówka. Malowany w lato. Luksus normalnie. Dobra. To tak ładnie robimy. Zmieniamy kółko. I następne koło. I lecimy z koksem. No i powrót do klasyki. Jedna strona zmieniona. Troszkę te aluski tutaj umyłem, bo były ujebane. Tak to się przedstawia. Tutaj ogólnie to koło to kurwa nawet nie widziałem, ale jak tutaj malowałem maskę, trochę tutaj podmalowałem ten rand błotnika, to mi się kurwa ciutnęło na felgę. Kurwa jest odkurz, trochę zapyliło. No ale co zrobić? Nic nie zrobić, bo co zrobić? Nic. Dobra. Lecimy na drugą stronę i będzie po robótce, nie? Normalnie. Nacieszcie się widokiem Passata, bo już Passatów takich nie będzie przybywać. Tylko ubywają na szrotach. Są piętrowane. 20 groszy za kilogram. Widzimy się w kolejnym wejściu smoka. Robota skończona, że tak powiem. Obydwie strony wymienione normalnie, no. No i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Biała felga to biała felga w postaci normalnie. Elegancko pasuje. Aha. Jeszcze taka mała zapowiedź, co będzie w kolejnych filmach. Tak, znowu alusy. Znowu temat alusów, ale muszę zrobić w myśku w celince alusy, ponieważ zobaczcie jak one wyglądają, kurwa. Zobaczcie te ranty, kurwa, ogólnie. Tutaj ten alus jest akurat jeden z lepszych. Ale zobaczcie tutaj, kurwa. Na przykład tutaj. To nie jest brud, to jest kurwa degradacja. Degradacja. Więc widzimy się w kolejnych filmach. W kolejnych filmach również robótka alusków z CLK. No i to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnych moich wypocin, to znaczy filmów. Siemka.